Dzień dobry, witam Państwa prawie na naszej farmie Lubuskie Angusowo. Farma jest tam, kilka metrów, a ja jestem tutaj na polu dzisiaj naszego sąsiada. Chciałem pokazać takie doświadczenie, jak woda penetruje w glebę. Ta gleba tutaj, ta ziemia tutaj jest wielokrotnie orana, była wielokrotnie orana przez mojego sąsiada. I to jest typowa oprawa, jaką mamy w Polsce. Przygotowałem oto takie doświadczenie. Jest tu kołnierz stalowy, do którego za chwilę wleję wodę. Włożyłem worek, żeby ta woda nagle po prostu się pojawiła i będziemy mierzyć czas, jaki woda potrzebuje, żeby dokładnie wsiąknąć. Przeliczyłem sobie delikatnie matematykę. Potrzebuję wlać 350 ml wody, żeby odpowiadało to mniej więcej opadowi 10 litrów na metr kwadratowy. Mam przygotowaną wodę, 350 ml. Wlewam do tego plastiku, przygotuję stoper i zobaczymy, jak długo woda będzie tutaj nam wsiąkała. Raz, dwa, trzy, start. Woda wylewana i co widzimy? Woda cały czas stoi. Powoli ona będzie wsiąkać, ale z uwagi na to, że następowała tutaj wielokrotnie długa orka, to ziemia jest bardzo ubita. I ta woda może nawet wsiąkać do 2 godzin. Może tutaj nie będzie tak źle, może zajmie to kilkanaście minut. My na chwilę to zostawimy, albo nie, będziemy obserwować. Ona powoli, powoli gdzieś tam próbuje wsiąknąć. Ten kołnierz wszedł na jakieś 15 cm, żebyśmy mogli obserwować wsiąkanie tej wody właśnie w głównym profilu ziemi, około 15 cm. Minęła minuta i jak widać, no cóż, woda cały czas stoi. Co nam to mówi? Mówi nam to, że jak mamy bardzo mocny, obfity deszcz, krótki, ale obfity, nasza woda nie zdąży wsiąknąć w ziemię, tylko po prostu spłynie. Spłynie do rowu melioracyjnego, spłynie do różnych kanałów. Jeżeli jeszcze mamy jakąś elewację, to pod wzniesieniem ta woda po prostu spłynie. Jak widzicie, ona jeszcze tutaj cały czas jest. I tak powiem, że jest nieźle, bo widziałem doświadczenia, na których na takim polu woda wsiąkała 2 godziny. Tak mocno było ubite to pole. Tutaj mamy jednak troszkę roślin, co spowodowało, że są pewne pory, którymi ta woda gdzieś tam się przez piasek może przesączać. Jeszcze stoi, jeszcze widzimy, jeszcze tutaj widać stojącą wodę, jeszcze całkowicie nie wsiąkła, ale nie jest źle. Myślę, że jeszcze z 2 minuty i może ta woda wsiąknie. Przy tak długim wsiąkaniu woda niestety nie wsiąka też głęboko. Nie jest w stanie penetrować całego naszego profilu ziemi, profilu gleby. Ona tylko będzie w górnej warstwie się rozpływać, co powoduje, że przy dużym nasłonecznieniu ona bardzo szybko odparuje. Nie jest w stanie ta woda przefiltrować się przez cały profil glebowy, tak żeby zasilić każdy stopień naszej ziemi. Mija prawie 3 minuty i jeszcze, proszę, woda stoi. Takie są mikrokałuże, ale jeszcze są. Myślę, że całkowicie zajmie to około 4 do 5 minut, co nie jest złym wynikiem, choć na przykład takie doświadczenie, które pokazuje tutaj u Gabe'a Browna, zajęło 9 sekund. To widać, jak jego pole, Gabe Brown to autor tej książki Dirt to Soil, jak jego pole jest przygotowane, żeby przyjmować każdą ilość wody. A już dzisiaj wiemy, po ostatnich 2 latach suszy, że nawet jak mamy bardzo dobre nawożenie mineralne, to bez wody niestety wiele nie chce nam urosnąć. Za chwilę wykopiemy tutaj ten cylinder i zobaczymy, będziemy być może mogli zobaczyć, jak głęboko woda spenetrowała nasz profil glebowy. Przyjmijmy, no jeszcze woda stoi, delikatnie, ale jeszcze stoi. Myślę, że zatrzymamy się na 4 minutach. Załóżmy, że około 5 minut zajęłoby całkowicie spenetrowanie wody. Ja wezmę w tej chwili szpadel, spróbuję to podkopać. To pole w ogóle jest uprawą marchewki, jakby ktoś nie wiedział. Dobra, mam cylinder. Jak widać, około 15 cm jeszcze woda widać, że się zbiera, czyli nie cała jeszcze wsiąknęła. Jak mówię, spokojnie z 5 minut by to zajęło. Spróbuję teraz za pomocą tutaj przyrządów wypchać ten profil glebowy. Nie wiem, czy on mi się to uda. Dobra, my to na razie zatrzymamy. Spróbuję wyciągnąć ten profil i będziemy dalej patrzeć. Udało mi się wyciągnąć tutaj ten profil. I teraz co widzimy? Woda mniej więcej doszła do tej linii, co jest około 3 cm. Ale widzimy, jak układają się profile ziemi. Są wzdłużne. Tu jest warstwa, która nam się rozwarstwiła. Widzicie? Ziemia rozdziela się podłużnie, co powoduje, że mamy bardzo utrudnione penetrację poprzeczną wody. Widzicie, jak ona się rozwala? Ona się rozwala po prostu wzdłużnie, a nie poprzecznie. To pokazuje, że ta ziemia tutaj jest po prostu zdegradowana, nie posiada dobrego życia biologicznego, które by spowodowało, że woda mogłaby głębiej spenetrować. Także mieliśmy penetrację gdzieś na 3 cm tej wody, przez to, że po prostu nie ma porządnych takich dziur agregatowych, przez które woda mogłaby głębiej wchodzić. Idziemy teraz na następne pole. Jesteśmy w tej chwili na moim polu, gdzie po raz pierwszy kilka lat temu robiłem bell grazing. Mamy już przygotowany, cylinder jest wbity, stoper, zatrzymam, wlewam dokładnie, troszkę za dużo mam, bo miałem 350 ml wody. Woda wlana, no i zobaczymy, czy będzie dokładnie ten sam efekt. Rusza stoper i wylewam wodę. I co patrzymy? Znika. Praktycznie już z jednej strony zniknęła. Mamy 14 sekund. Dajmy jeszcze chwilkę. Tu już praktycznie wody nie ma. Jeszcze tutaj trochę zostało. No, mamy 35 sekund. Moja ziemia jest dopiero w taki sposób uprawiana od 4 lat, więc rewelacji nie ma, ale no, woda zdecydowanie wnika znacznie szybciej niż to było u mojego sąsiada. Mamy minutę. Jeszcze tutaj troszkę się znajduje. No to pole nie było orane od wieków. Nikt się tutaj w orkę nie bawił. Po prostu było sobie pastwisko. No, w tej chwili można powiedzieć, że jeszcze tutaj się troszkę wody znajduje. Ale to już są znikome rzeczy. Można powiedzieć, że jest wsiąknięta. Czyli mamy minutę 38 sekund. Czyli 3 razy szybciej, można powiedzieć, woda na moim polu wsiąkała niż na polu mojego sąsiada. Następne doświadczenie można by było zrobić takie i zobaczyć, jak też nasza ziemia potrafi wciągnąć ile takich centymetrów, ile litrów w ciągu na przykład godziny. Robi się to w taki sposób, że dolewa się po prostu co chwilę nowej wody. Zobaczmy teraz, odkopię, czy u mnie się troszkę więcej tej wody napiła ziemia. Wyciągam cylinder. Nie jest to rewelacyjna ziemia, ma częściowo profil, widzę, też taki podłużny. No ale tak mówię, dopiero od 4 lat zajmuję się tym polem. No, spróbujemy troszkę tą ziemię obsadzić. Widać, ziemia jest bardziej brązowa u mnie niż u sąsiada. No i co? Mamy troszkę więcej penetracji wody. Około, tu się zaczyna, około 5 cm. Ale jak widać, no nie mam aż tylu wzdłużnych, poprzecznych cięć jak u mojego sąsiada na polu. Też widzimy, że jest więcej korzeni w tym kawałku, który wyciągnąłem, no ale to jest pastwisko. Nie jest rewelacyjnie, przyznaję się, ale mam nadzieję, że zobaczyliście, jaka jest różnica nawet pomiędzy taką drobną uprawą, jak ja tu mam, gdzie robiłem bell grazing. Widać, że moja ziemia jest czarniejsza, ma lepszą strukturę niż u mojego sąsiada. Jeszcze nie jest całkowicie rozbita, ale nadzieja jest taka, że ona w przyszłości naprawdę będzie nieźle rodzić. No, widać piaskowata ziemia, ale już tutaj piękny czarnoziem, czyli mam już jakąś warstwę próchniczą, która jest w stanie tą wodę zatrzymać. To takie doświadczenie o wodzie. Chciałem pokazać, żeby zademonstrować, jak woda jest wpijana przez ziemię. Co najważniejsze, budując profil ziemi, akurat tutaj mieliśmy pastwisko i ziemię orną, ale tak samo można budować profil ziemi, wykorzystując metody typu no-till, czyli bezorkowe. Nie powodując orki, nie robiąc orki, zostawiając po prostu resztki pożniwne na polu, żeby one mogły zostać przetrawione przez życie biologiczne, budujemy strukturę ziemi, która będzie odporna na suszę. Dlaczego będzie odporna na suszę? Bo woda będzie łatwiej w nią penetrować i będzie ją głębiej penetrować. U sąsiada było 3 cm, u mnie było 5 cm. 5 cm w 3-krotnie krótszym czasie. I to tylko w ciągu 4 lat pracy. Także to chciałem Państwu pokazać, jeżeli chodzi o wodę. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Żegnam się dzisiaj z Państwem.